Kolejny odcinek Kajaking TV. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku spróbujemy spimpować nasz kajak, czyli przygotować go na nadchodzący sezon albo międzysezon. Odcinek miał powstać razem z moim przyjacielem Tomkiem, wujkiem Przygoda, ale niestety Tomasz jak zwykle jest na wodzie i nie masz czasu na tego typu realizację. Co w odcinku? Pokażę wam, jak w prosty sposób można sobie ułatwić życie na wodzie, to znaczy, co najważniejsze w kajakarstwie, być na tej wodzie widocznym. Zauważalnym, tak jak lilia wodna, czy kaczeniec, nie wiem jak to się nazywa, na wodzie, dlatego operujemy jasnymi kolorami. A o co mi chodzi, to wydaje mi się, że zaraz wam wytłumaczę, zaraz bezpośrednio przy kajaku. Co potrzebujemy? Nożyczki, scyzoryk, najlepiej taki niebieski, zapalniczka do opalenia tego typu historii, tylko uważać, żeby nie podpalić na przykład miejsca, gdzie przechowujemy kajak. Ja jeszcze użyłem telefon i tutaj mam podgląd, po prostu widzę, jak to olinowanie zrobić, co by nie popełnić później żadnej fuchy. To chyba wszystko, no i zapał oczywiście. Aha, olinowanie, czyli linka odblaskowa. Chcemy być widoczni na tej wodzie. Rurki transparentne służyły nam pewno do tego, żeby nawlec ową linkę na rurkę, żeby później można bez problemu na tak spreparowaną linkę nałożyć karabinczyk na przykład, czy coś w tym stylu. Mamy bardzo mało czasu, bo idzie burza, ale wydaje mi się, że taka akcja jak pimpowanie, nowe olinowanie kajaka, to kwestia pół godzinki do godzinki i kajak macie jak nowy. Nie będę jak kochająca osoba, która pamięta zawsze o tym, że jesteśmy na wodzie i zawsze potrafi nas ostrzec, gdyby się coś działo, a naprawdę idzie. Zaczynamy od zdemontowania starego olinowania, czyli te wszystkie stare linki i historie nie potrzebujemy. Wsuwamy to. Wygląda to następująco. Tego właściwie już nie potrzebujemy. Wymieniamy linkę dalej, czyli przepuszczamy przez oczka. Ja tu zrobiłem taki patent. Zamiast igły zrobiłem sobie z taśmy szarej, właściwie brązowej, taką igłę, żeby móc sobie łatwo przeplec ten materiał. Oczywiście nie działa. Przeplatamy całość. Na tym etapie możemy sobie wybrać miejsca, gdzie chcemy się ewentualnie wpiąć naszymi karabinczykami. Mi zostało już niedużo materiału pasującego wężyka o średnicy mniej więcej 9 mm do naszej linki 8 mm. Wybrałem sobie to miejsce odtąd dotąd. Z dwóch stron będę miał wężyk, żeby móc tutaj się wpiąć ewentualnie karabinczykiem. Nie wiem, czy z tej strony nie byłoby lepiej, ale zdecydowałem, że chyba zrobię to w tym miejscu. Lecimy. Może przejdzie burzysko. Liczę na to, bo nie chce mi się chować klamotów do hangaru. Linki zakupiłem w sklepie wapierniczym. Kilka rozmiarów, kilka kolorów, ale my potrzebujemy właśnie ten odblaskowy. Nie wspominamy o oczku,
którym potem będziemy tutaj sobie montować rączkę. Dlatego warto jest przed tym wszystkim dokładnie się przyjrzeć, jak fabrycznie zostały zamontowane linie, ponieważ później będzie nam łatwiej to odtworzyć już z naszą fantazją, w zależności od tego, co tu sobie wymyślimy na tym naszym kajaku. To mam na myśli. Ciach. Teoretycznie działa. Na końcu robimy pętelkę. Dosyć mocno, bo ona ma za zadanie nam trzymać to wszystko. Ucinamy niepotrzebny sznureczek i odpalamy cygaro w postaci zapalniczki. Widzicie, że na końcu się tak oszczępiło. To sobie elegancko opalimy, po to, żeby nam się to nie rozwiązało podczas machania wiosłem. No, wydaje mi się, że tak będzie to trzymało. I jak już prowadzimy całą linkę w pokład, to należy ją teraz naciągnąć po to, żeby nie była taka sflaczała jak tutaj, żeby była sprężysta jak sprężynka. Pamiętajcie, aby linka nie była też za mocno naciągnięta, ponieważ jak naciągniemy ją mocniej, to ona zmniejszy swoją objętość, będzie cały czas, że tak powiem, naprężona, a co za tym idzie, będzie mniej trwała. W co warto jeszcze nasz kajak wyposażyć? Odblaski. Najprostsza forma, czyli odblaskowe naklejki, których mam tu ponaklejanych na kajaku kilka. Chyba trzeba się jednak zwijać, bo zaraz będziemy mokrzy. No i niestety jesteśmy zmuszeni resztę zrobić pod dachem. Kończymy nasze olinowanie, czyli sytuacja się powtarza. Wymiana starych gumek, zostawiamy linki, które trzymają nam dekle. Stare gumki idą wek, przychodzą nowe i za chwilę będzie to całkiem inaczej wyglądało. Na koniec nie zapomnijcie podokręcać wszystkich śrub. Tak to wygląda. Za dużo wam dzisiaj nie pokażę, bo niestety brak światła nie pozwala nam na więcej. Podsumowując, zużyłem około 13 metrów odblaskowej gumkolinki. Polecam zmierzyć kajak. Mój na przykład ma 5,5 metra i te 13 metrów w zupełności wystarczyło. To był kolejny odcinek Kajaking TV. Tym razem wydanie Pimp My Kayak, ale już niedługo kolejne wydanie Kajaking TV Pimp. Tym razem będziemy pimpować kajak Olka. Będziemy montować razem z Olkiem ocalarkę. Tego chyba jeszcze nie było. Pozdrowienia, trzymajcie się.